上面读包里斯，就跟那个名字是一样的。我是包里斯。对，这就。Widać tam kilka osób leżących w takich dziwnych pozycjach. Wydawało mi się przez chwilę, że tam ktoś umarł albo coś. To bardzo dziwnie wyglądało. Muszę powiedzieć to wprost. Przerosły mnie te Chiny. Od jakichś 15 minut próbuję wyjść z tego labiryntu jak na faweli. Ludzie mają tu normalnie samowystarczalne ogrody w centrum miasta. Nie wiem, może zaraz znajdę kogoś, kto mi pomoże. I witamy na lotnisku. Nowy sezon, nowa seria, nowy kraj, Chiny. I do Chin wybieramy się z małymi plecakami. Tak, 8 dokładnie. Kilo. 8 kilosów. Wszystko to, co mam na plecach, jest absolutnie wszystko, co będziemy mieli w Chinach. Jestem w stanie w zasadzie to podnieść jedną ręką i trochę się stresuję, jak to wyjdzie w takiej podróży, gdzie będziemy jeździć autostopem i spać w krzakach i pracować zdalnie. Ja też. I to jest absolutnie nasz dom na najbliższe 2 miesiące. A otwórz plecak i pokaż, co jest w środku. Tutaj jak odpinam, to mam laptopa i co najważniejsze, laptop jest w ogóle bez torby na niego, luzem wrzucony do plecaka. Zamykam i z drugiej strony mam wszystko inne, czyli odpinam sobie tutaj cyk, cyk, cyk. Odpinamy to i mamy tak. Tutaj jest śpiwór, ładowarka do laptopa, bielizna, koszulki, namiot. 4 chyba koszulek, czy 5 jakoś tak. Namiot. Większość tego bagażu to jest elektronika i przyrządy do spania, czyli namiot i śpiwory. No i maty. Jeszcze przed wejściem do samolotu chwila prawdy i sprawdzenie, czy nasz bagaż się zmieści jako podręczny. Mamy tam rzeczy, które ewentualnie można wyjąć, na przykład odzież termiczna. Mieści się, ale trzeba go wpychać. No, bo tam no ale to jest ten plus, że te plecaki są zgniatalne, one nie są jak walizki. Tylko może się ugnieść, a to, że mamy w środku mnóstwo rzeczy z puchu i tak dalej, to pomaga w zasadzie, bo zginasz to, że nie wiemy, ile i to jako tako przechodzi. Ale ważyliśmy w domu, było równe 8 praktycznie, 7,9 czy coś takiego. No tak, ale potem jeszcze doszło jakieś czapki, których nie chcemy mieć teraz na głowach. No ale trzeba będzie, to się ubierzemy na bałwanka. Dobra, lecimy. Zwycięstwo. Wpuścili nas do samolotu. No więc tak, wpuścili nas do samolotu, kolejnym krokiem do sukcesu będzie jak dolecimy, a potem kontrolę w Chinach, jakieś formularze, które trzeba uzupełnić. Okej, jesteśmy. Z tego, co ja widzę, wydaje mi się, że większość ludzi w samolocie jest z Chin, ale pojedyncze osoby z Polski też są. I co, ile godzin lecimy? 8. Tak, więc 8 za 8 godzin. Będziemy lecimy polskim lotem, zobaczymy, jak smakuje jedzenie. Zobaczymy, niestety lecimy na wschód, więc będziemy mieli jetlaga w tą złą stronę. To znaczy, że ciężko nam będzie zasnąć, jak już dolecimy, no ale trudno, jakoś się przyzwyczajimy. Ponieważ lecimy do Chin, to przygotowałam pewną niespodziankę dla Borysa, a mianowicie chińskie ciasteczko z wróżbą. Co ciekawe, chińskie ciasteczko wcale nie pochodzi z Chin, tylko wynalazł je pewien pan w Japonii. W Polsce się to po prostu w Polsce się to kojarzy z Chinami. To jest mitem tak naprawdę, ale zobaczmy, co jest w środku. Obstawiam, że w Chinach nikt nie będzie tego znał w ogóle, tych wróżb ciasteczek. Wzięłam kilka, więc popytamy na pewno o to. Wróżba jest taka. Czyste sumienie jest delikatnym pocałunkiem spokoju. Czy masz czyste sumienie? Widać Pałac Kultury z góry. Widziałeś gdzieś Pałac Kultury z góry? Gdzie? Nie widzę. Tam widać. Ja nie widziałem nigdy, pierwszy raz. Przez ostatnie 8 miesięcy praktycznie nie istnieliśmy. Mało wychodziliśmy z domu, żyliśmy na mrożonkach i gotowych słupkach z żabki. Każda z naszych dziedzin życia została całkowicie podporządkowana pod nową, nadchodzącą podróż. Całe dnie spędzaliśmy w książkach i przed komputerem. Nauka języka chińskiego w niespełna rok z poziomu zerowego do poziomu podstawowej komunikacji okazało się być zadaniem o wiele trudniejszym niż zakładaliśmy na początku. Czujemy się jak wyrwani z półrocznego snu o Chinach i dalekiej Azji. Teraz czas zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość. No i lecimy już 5 godzin. Zawsze wydawało mi się, że tak poniżej 10 godzin to jest w miarę blisko, ale tym razem lecimy 9,5 i już gdzieś po paru godzinach odczuwam trochę zmęczenie. Może wyszedłem z wprawy latania samolotem na takie długie dystansy. Nie wiem. Nie jestem w stanie zasnąć. Widzę, że wcześniejsza trasa była po prostu nad Rosją, a teraz lecimy na początek nad Morzem Czarnym, potem nad Gruzją, Morzem Kaspijskim, Kazachstanem. Zza chmur wyłaniają się pierwsze budynki. Szare blokowiska widoczne w kadrze to już obrzeża Pekinu. Z okien samolotu łapiemy ostatnie promienie jesiennego słońca i podchodzimy do lądowania. Witamy w Chinach. W poszukiwaniu noclegu i zobaczcie to. Ja nie wiem, ja to tak interpretuję, że to są takie jakby pierożki,
które ta para imituje, że się gotują? No i jesteśmy. Nie wiem, co jest z tymi Chinami, ale wyobrażałem sobie, że to wszystko będzie wyglądało trochę inaczej. Nastawiałem się na jakąś hardkorową kontrolę, przepytywanie i tak dalej, bo w Polsce, jak wyrabialiśmy wizy do Chin, to musieliśmy specjalnie w Warszawie zdać odciski palców, wypełnialiśmy formularz, gdzie pytali nas o pracę rodziców, brata, bardzo takie szczegółowe, wręcz aż przesadnie szczegółowe pytania. A przyjeżdżamy tutaj i nic w ogóle. No nie było takich pytań, ale dlaczego nie było pytań, bo wszystko praktycznie trzeba było zrobić samodzielnie. Od razu jak wysiedliśmy z samolotu, był kod QR do zeskanowania i do wypełnienia deklaracji zdrowotnej. Potem była maszyna, na której trzeba było znowu oddać odciski palców. Samodzielnie. Tak, dopiero potem przychodziły się do innej maszyny, gdzie można było coś tam jeszcze wypełnić, już nie pamiętam nawet, jakieś deklaracje. I później się szło dopiero do urzędnika. A jak ci się leciało w samolocie? Był chyba jeden z najgorszych moich lotów, bo myślałam, że zgubiliśmy mój pokrowiec na słuchawki i że wyrzuciliśmy go razem z lunchem, z tymi śmieciami. No i poszłam do nich, zapytałam, czy nie znaleźli tego pokrowca. Oni powiedzieli, że nie, ale że mogę sobie pogrzebać w śmieciach, więc zrobiłam pokładowy fryganizm i grzebałam w śmieciach w takich rękawiczkach. Ale spoko, że ci dali doświadczenie. No dobrze, że mi dali pogrzebać, ale nie znalazłam, więc... Po załatwieniu wszystkich formalności na lotnisku kierujemy się w stronę centrum Pekinu. Noc planujemy spędzić na hutongach, czyli najstarszych dzielnicach miasta. Jednak zanim to nastąpi, czeka nas pierwsze spotkanie z chińskim hotpotem w Haidilao, najbardziej znanej na świecie sieciówce restauracji z gorącym kociołkiem. No i zaraz nas czeka jeszcze chiński obiad. Ale pachnie już, czujesz ten zapach? Halo, Haidilao. A, czyszczy Haidilao? Tak. Haidilao, Haimena. OK. Shuyao dengi hua? OK. 现在也可以进去了。现在可以进去。OK。我这边。门口的话有免费的美甲。哇。然后欢迎光临。你好这边。你好你好。我这边。你帮你擦擦手。哦。谢谢。你好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 
听说, fancietang, zły oczy. Wow. Okay. Mamy niesamowite szczęście, bo normalnie jak się wbija do tej restauracji, to są kolejki, że się czeka i w trakcie czekania można na przykład sobie zrobić manicure i różne tego typu rzeczy. A tutaj przyszliśmy z ulicy i od razu nas posadzili. I tak to wygląda, że ten stół się odpala, bo to jest hot pot. To się grzeje, stawiają tutaj zupy, to jest takie cztery zupy i w tych zupach będziemy maczać mięso albo jakieś warzywa. Dostaliśmy taki tablet i na tym tablecie możemy sobie przesuwać i wybierać rzeczy, które chcemy. Nikt dzisiaj siedzi, jeśli łobuczy dał za moją kłajdzę. Ja wiem, czemu pinki. Gdzie ja? Gdzie ja? Tu? Kurwa, nie potrafię tego zrobić. Ten musi no. przejść tu, na to. Który? Ten? Na to? Tak, no. Tak? O, tak. I dżegę? Uje o fang zainali? Nagle zły hao. Nagle dał mięso w zasadzie jak się wsadzi tu, to dosłownie nie wiem. Dwie minuty i to już jest praktycznie zrobione od razu. Wow, to... Ej, to było mega szybko. Ale... O, i zobacz, to dolewa wrzątku tutaj do tego, do tej zupy, żeby to się dalej gotowało. Z tego co widzę, normalnie jak się przechodzi do Haidilao, to ludzie sami sobie siedzą przy stoliku i wszystko ogarniają, ale ziomek, który tutaj pracuje, przejął się widocznie tym, że powiedzieliśmy mu, że jesteśmy pierwszy raz w życiu w Chinach i pierwszy raz w Haidilao i wszystko nam ogarnia, łącznie z wyciąganiem mięsa z tej zupy i powiedział, że przyjdzie nam za chwilę ziomek zrobić show, to znaczy, że będzie machał przed nami makaronem, co jest taką klasyczną rzeczą, która się dzieje w Haidilao, bo to nie jest tylko miejsce, gdzie się je, ale jak się też ogląda takie jakby mini show jedzeniowe. Mani, to jest specjalnie dla nas przedstawienie makaronowe. I najlepsze jest to, że ludzie, którzy tutaj stoją obok, absolutnie mają to gdzieś, bo widzieli to pewnie tysiące razy. A dla mnie to jest naprawdę... Tak na jakiejś skakacji jakby skakał, nie? Tak, no. Wow. I to potem idzie do zupy wszystko? Dobrze zrozumiałem? O kurde, to jest niesamowite, jak on to w ogóle ogarnia, ale widać po jego twarzy, że jest totalnym profesjonalistą i robi to pewnie milionowy raz. W zasadzie myślałem, że mi strzeli w mordę. Zróbko. No to co, można powiedzieć, że za Chiny, za nowy kraj. I
co, a co ci najbardziej smakuje? Wiesz, że oni tutaj wrzucili nam jakiś żołądek czy język krowy, którego my w ogóle nawet tego nie zamawiałem. Wiem, ale czułam ten żołądek, jakby ciężko tak się go gryzło, taki gumiasty. Połowę z tych rzeczy dostaliśmy jako gratisy. Stałem na chwilę od stolika, żeby trochę się przejść. Halilao ma takie ciekawe założenie, to znaczy nie dość, że przychodzą ci ludzie i robią te różne show z makaronem przed twoim stolikiem, to do tego jeszcze, jak przyjdziesz tutaj samemu, to stawiają misia takiego wielkiego naprzeciwko ciebie, żebyś nie czuł się samotny i do tego mają różnego rodzaju kody, to znaczy one się chyba co roku aktualizują, że powiesz jakieś zdanie, które pozornie nie ma sensu w stylu zapytasz kelnera, czy jego zdaniem wyglądam jak dziecko i on przyniesie ci jakąś zabawkę i tego typu rzeczy. Jest na YouTubie mnóstwo takich filmików, nie wiem czemu, najwięcej ludzie z Malezji albo z Singapuru przyjeżdżają do Chin i strasznie się podniecają, właśnie mówiąc te poszczególne kody, że przynieś mi tam, nie wiem, grzebyk, albo na przykład mówią, że o, ale mi zimno i to jest tajny kod na przyniesienie kocyka. I też widziałem takie debilne filmiki już naprawdę, że ludzie na przykład przychodzili i mówili, że zasmarkałem się, albo powiedział w jednym momencie, że mam brudną dupę, tak, i przyniesie mu papier toaletowy, ale to myślę, że to już po prostu kelner pocisnął bekę i to już były jakieś jaja. Myślisz, żeby spróbować tych kodów? Witam się. Kiedy wody mankę ma? Mankę. Mankę? Dwa ja. A co tam, łoba nie łoba. Nie zdążyłem tego nagrać, ale te drzwi, to są drzwi, to nie jest ściana, one się otworzyły i jedna pani przed chwilą wstała od stolika od jedzenia i poszła co tam robić? Paznokcie. I to robi kelnerka, która normalnie podaje jedzenie, dodała ją tam na paznokcie. Nie podaje jedzenie, ale pewnie jakaś, wymieniają się pewnie. Nie wiem, ale tak faktycznie za tą ścianą, jakby tajemne wejście. A chciałabyś dostać tego misia? Tego typu ona się tak, co się za sobą, która jest sama. No. Nie mam kiedy gay woman i go tai di xiong, jego wanju. Okej. Okej, jest. No i jest on, pojawił się misiu. Ale to nie jest misiu w sumie. To jest zabawka jakaś taka zwykła. Ej, zobacz, ona ma czapkę chyba, to można zdjąć tą czapkę w ogóle. Tak, czy nie? Można. Ma pomarańczowe włosy, jest rudy. Właśnie o to chodzi, jak przychodzisz samemu, to oni standardowo przynoszą taką zabawkę, żebyś nie czuł się samotny. Ma strasznie dużą głowę, bo leci, aż go przechyla na korytarz. No, więc znajdliśmy się w Haidilao, odprowadzili nas nawet do drzwi i pokazali nam, na które schody wyjść, w sensie, że może myśleli, że my chcemy, nie wiem, nie wiem jak wyjść w ogóle z budynku, ale co ciekawe, jak my gdzieś się przedstawiamy czy coś, to wydaje mi się, że tutaj Chińczycy mają problem z wymawianiem naszych imion. I bardzo często obcokrajowcy, jak przyjeżdżają do Chin, dostają chińskie imiona. Ja bym mega też chciał mieć na tą podróż chińskie imię, albo przynajmniej swoje imię przetłumaczone na chiński. Ja też chcę mieć chińskie imię. I myślę, że warto kogoś o to zapytać pierwszego dnia. Może ktoś po prostu, jakiś przypadkowy, random na ulicy, nada nam imiona. Tak, ale pójdziemy specjalnie na taką dzielnicę, która nazywa się San Litun. I tam zapytamy. Tak, bo to jest hipsterska dzielnia. Właśnie dlatego. Więc ludzie tam będą na pewno kreatywni. Ej, ale czuję coś, że nasze imiona są zbyt takie skomplikowane, że no powinniśmy mieć imię takie proste, w stylu Bao, na przykład ja mam Borys, to może Bao po prostu. Bo. Ale podejrzewam, że... dobrze wybrać. Ja będę oceniać po twarzach, do kogo podchodzimy. Tak, bo to musi być ktoś kreatywny, to ciekawie to przetłumaczy. Mm-hmm. Bo to może być tak, że albo przetłumaczysz swoje imię dosłownie, albo ktoś w ogóle ci nada jakieś abstrakcyjne imię, po prostu chińskie. Wolałbyś mieć abstrakcyjne, czy takie nadane? Chciałbym, żeby miało dźwięki podobne, chociaż na B do mojego imienia, ale może być całkowicie inne. Nie musi ale być... na B. Będę, żeby twoje było na wymaganie. B. A więc tak, idąc z buta, widzimy wszędzie bardzo dużo różnych rowerów i to jeden zupełnie inny od drugiego. Różne jakieś takie pojazdy, na przykład taki jak ten, które po prostu stoją sobie, który jest w ogóle, jest otwarty, cały zakurzony, tak jakby porzucony, tak trochę post-apo i stoi w zasadzie w takim, no na ulicy stoi, po prostu na chodniku tak de facto, bardzo, bardzo specyficzne. Od biedy wydaje mi się, że jakbyśmy tu weszli i próbowali się tu kimnąć, to myślę, że nie byłoby z tym jakiegoś super problemu, jakbyśmy się położyli na podłodze. Ale myślę, że nie będziemy musieli tam spać, chociaż w sumie nie wiem. Myślisz, że nas przyjmą dzisiaj w ogóle do hotelu? Bo raz, że przyjdziemy pewnie po północy. Ale dwa, też dochodzi inny problem. Czy przyjmą w tym hotelu obcokrajowców? Bo w Chinach jest tak, że są hotele, które nie przyjmują obcokrajowców.
ponieważ muszą zarejestrować cię, że tam śpisz i tak dalej. Na policji. No i na policji, tak jest, tak, że każda noc obcokrajowca musi być zarejestrowana na policji. Tak, i oni nie chcą się po prostu tego podejmować i po prostu nie przyjmują obcokrajowców. No zobaczymy, jak będzie z tym hotelem. No i proszę bardzo, hipsterska dzielnica San Litun. Właśnie dotarliśmy, strasznie jakieś psy ujadają z tamtego okna, ale tak dosłownie bez przerwy, bo usiedliśmy tu sobie wypić wodę i cały czas się darły. Wydaje mi się, że to jest świetne miejsce, żeby ktoś nam nadał imię, a szczególnie pod jakimś barem, gdzie ludzie na przykład już są po jakimś jednym czy dwóch głębszych. Przyszło do między Borys. Łobuczy dał czegę między Yongjong Wenzem szło. Borys. Borys. Paulizy, nie wiecie. Paulisy? Fajnie. Fajnie, fajnie, dżegę między fajnie czy dżungłem? Nie, nie, bolan głodzia. Bolan. Ołczo de głodzia. A ja mam gdzieś wejścia da tu, mam gdzieś się na dżungłem mięgle. Ja będę. A u mnie dżungłem są na maha. A inkej dżegę między się? A, tej mój. Jąhanzy. Baolisy. Baolisy. I dżeszy między głody laopła. Aleksandra. Dzięki mi zjeżdżam i zjeżdżam. Jodra fura. Czułam słodzie co ma hao. Wow, łosiłeś si liuge, liuge yue, czungwen. Liuge, butaj hao. Słodzie hao. Ja li sanda. Ja li sanda. Je. Nikiejś si? Ja li sanda. Na, łosie bao li si, ude laopła, si ja li sanda. 你们长得就是帅。这是一个狗是您的吗？我的，是个流浪狗。这是一个狗多大？这个十岁了，十年。哦，叫什么名字？叫卡迪。卡迪？对，你看中文是不是老棒了？卡迪，你手机咱俩加个微信，完你一说话，我这边就发一，不是你的手机咱俩扫。你也不知道怎么用微信。 有个少一少，这个在我的国家我没有微信，对，支付宝没有，自拍，OK。哎，漂亮。OK，谢谢，不好意思。 No i ta kobieta nam nadała imiona i tak będziemy się przedstawiać w Chinach i myślę, że to będzie duże uproszczenie dla Chińczyków, których będziemy spotykać, żeby byli w stanie je po prostu wymówić. Są trochę trudniejsze, bo ja spodziewałem się czegoś w stylu bao i ao. No dobra, i dwie godziny później przeszliśmy trochę na, nie powiem obrzeża, ale dalej trochę od centrum, gdzie już zaczynają się hutongi, czyli takie stare dzielnice Pekinu, których jeszcze trochę zostało, mimo tego, że wiele z nich zostało wyburzonych. I co to jest gdzieś tutaj? Pokazuje ci nawigacja? Nawigacja mi pokazuje, że to jest tam. Musielibyśmy się teleportować 3 domy za tym budynkiem. Więc nie wiem, jak tam przejść, nie ma żadnej uliczki. Tam w ogóle zobacz, to może wejść. Dawaj, wyjdziemy tam. Zapalmy latarkę, nie wiem. A można tutaj wejść normalnie. To jest czyjeś mieszkanie? Czy dziedziniec? W sumie nie wiem. Tutaj jest jakiś dom. O kurde. Tu jest normalnie dziedziniec, ogród. A tu jest jakaś brama? Wchodzimy tu czy nie? Może to jest tu? Patrz, tu jest normalny. I tu właśnie nie wiem, czy to jest prywatna posesja, czy nie. Bo tam dalej widzę, że idzie jakiś korytarz. Zobaczcie, ten gąszcz kabli i jak winogrona rosną właśnie na tych kablach, jak się rozwijają tam dalej. Okej, chyba znaleźliśmy, panowie tutaj przyszli po śmieci, a hostel jest. Nie wiem, czy dał dziu więcej, no? Tyle liber, bo nie. A, okej, wszystko. Co, no? A, tam chyba. Będziemy mieszkać na hutongu. Tak, nie? Najbliższe dni. Ale się tym jaram. Jest taki prawdziwy hutong. Nawet w najlepszych snach nie myślałem, że będziemy spali w takiej epickiej miejscówce. Jakieś lampiony tu się świecą, mamy wyjście w ogóle na dach, gdzie podejrzewam, że rano będzie super widok na hutong. Tyle tylko, że cały czas nie możemy dalej zasnąć. Jest już chyba trzecia w nocy, więc zaraz czwarta, więc w zasadzie jedyne, co możemy ogarnąć teraz, to przejść się trochę po tym hotelu, no i przy okazji się umyć. Co? No, może tam była jakaś dziwna libacja obok nas w pokoju. Ale też przechodząc, powiem szczerze, że luknąłem i widziałem właśnie, że w jakichś dziwnych pozycjach ludzie leżą kilka osób na łóżku. Dokładnie też. Lampiony za mną. Ej, te łazienki są niesamowite. Toaleta. Pierwsza toaleta. To jest toaleta chińska, czyli taka jak się kuca. A, na kucka, tak, no. Tak. Ale zobacz teraz... to, patrz. To można walnąć się w głowę po prostu. Tak, jak pani pokazywała nam, gdzie wchodzić do toalety,
Tak, okej. Okay. Wspólna kuchnia, tu się jakieś mięso. Mięso się moczy. A tu mamy umywalkę, żeby umyć zęby i prysznic. Ale boiler wielki. No, ale z tym prysznicem naprawdę trzeba uważać. Patrz, bo tu jest gniazdko, tam jest podłączenie, więc jak się będziemy myć, to musimy się myć na tą stronę. Zobaczcie w ogóle to, w łazience z kiblem jest to samo, to znaczy bardzo dużo tu jest obklejonego taśmą klejącą. Tak chyba te płytki, wydaje mi się, że one by po prostu odpadły, gdyby tu nie były obklejone, ale żeby nie było, że tylko narzekamy, to bardzo fajna sprawa z kontaktem. Tutaj możemy się wpiąć z naszym europejskim kablem, a tutaj jest to chińskie wejście, które takie samo jest chyba w Australii, więc mamy dwie opcje. My mamy oczywiście też przejściówkę na to wejście chińskie, ale póki co nie musimy jej w ogóle używać, bo w tym mieszkaniu tutaj wszędzie są właśnie takie podwójne. A Mani, pochwal się, jak ograniczyliśmy bagaż pod względem różnych artefaktów higieny osobistej. Mamy szampon w kostce i odżywkę w kostce. Do tego mamy balsam do demakijażu. Zobaczymy, jak to da radę. Ej, ale słuchaj, my dzisiaj chodziliśmy cały dzień po Pekinie. W zasadzie z całym dobytkiem na plecach. Ja w ogóle nie czułem, może trochę, okej, bolały mnie plecy już pod koniec, ale nie czułem się tak jakoś super zmęczony, a ty? Ja też czułam się okej. Okay. No i jeszcze trzeba pamiętać, że z tego bagażu spora część to był namiot, śpiwór i tak dalej. Ale daje to taką swobodę, jak ma się namiot i śpiwór, że możesz jednak gdzieś sobie rozbić namiot, że nie jesteś zależny od hoteli i rezerwacji. No niestety sporo się nasłuchaliśmy w Chinach o sytuacjach, gdzie ktoś w środku nocy gdzieś przyjeżdżał do jakiegoś hotelu i okazywało się, że ten hotel na przykład nie przekima obcokrajowców, szczególnie gdzieś poza dużymi miastami. No i oni, jak powiedzą ci, że cię nie przekimają, to często rzeczywiście cię nie przekimają, bo po prostu mają ten obowiązek, żeby rejestrować każdego obcokrajowca, który śpi. No i im się po prostu tego, nie wiem, czy nie chce robić czasami i tak dalej. Więc ja bardzo się cieszę, że ten namiot mamy. Nawet jak w nim się przekimamy tylko gdzieś kilka razy w Mongolii wewnętrznej, to i tak nie żałuję, że go zabraliśmy. Dobra, czyli test pierwszy raz w życiu. W sumie to jest dziwne, że my nigdy nie używaliśmy tego szamponu w kostce, no ale jakoś tak wyszło. No, on mi tak już jest spieniony po mnie, bo on się dobrze pieni, nie myślę, że to wcale tak dużo. No i dzień dobry, jetlag w praktyce, czyli godzina 15 i my dopiero się obudziliśmy. No i co? I będziemy tak funkcjonować przez najbliższe dni. To jest przerażające, bo o 16 jest zachód, o 18 jest zachód słońca, więc zanim my stąd wyjdziemy, to może będziemy mieli ze 2 godziny. Ale to też spowodowane było tym, że mieliśmy lot i ten lot trwał. Teraz mi tata napisał, że śledził, nasz lot trwał 9 godzin 50 minut. Dlatego, że lecieliśmy przez Kazachstan i tak dalej, że nie nad Rosją. No dobra, idziemy się ogarniać. No i witamy. Już w zasadzie powoli robi się wieczór. Najciekawsze jest to, że tak żałowałem, jak szliśmy spać, że nie wstaniemy na poranek, bo wtedy jest takie przyjemne wschodzące słońce, ale wstaliśmy na zachód słońca, gdzie jest... wygląda to trochę podobnie. Patrz, to są dachy od tych hutong. Hutong to tradycyjna dla północnych Chin niska zabudowa mieszkalna. Grupa parterowych budynków najczęściej skupiona jest wokół wspólnego dziedzińca. Samo słowo hutong wywodzi się z języka mongolskiego i w wolnym tłumaczeniu oznacza wspólne źródło wody. Odnosi się ono do czasów, gdy nikt nie posiadał w domu prywatnej łazienki, a po wodę trzeba było udać się do dzielonej z sąsiadami studni. To najlepsze miejsce, żeby poobserwować starszych Chińczyków od lat zżytych ze swoją społecznością. Dowiedziałem się wstępnie, że gdzieś tu można kupić jianbing, czyli takie naleśniki. Marzę o tym. Ale to będzie jeszcze otwarte? Bo to takie śniadaniowe jest. Nie wiem. I zobacz to, tej uliczki tutaj nie widzieliśmy wtedy, nie? Nie, to było chyba zamknięte. To jest, myślisz, że prywatna pozycja? Nie wiem. Może to jest jakiś skrót, żeby przejść? Albo nie. Ej, zobacz to, te domy jak tu wyglądają, o kurde. To już jest tutaj taki materiał, że naprawdę kruszący się. Niezły labirynt. I jak stąd wyjść? Czy to jest dobrany? Może tutaj się da jakoś wyjść, albo może tu jest łazienka? Ciężko stwierdzić. Najciekawsze jest to, że gdziekolwiek się tu... O tak, to jest łazienka. Okej, okay, to jest po prostu łazienka. I to de facto wchodzi się przez takie bramy. Tu jest jakiś konkretny numer nad bramą i pewnie od tego się krąży już. Możliwe, no ale zobacz, niesamowite też są te auta, które tutaj jeżdżą. No. Takie małe. Myślę, że tylko tego typu autami może się przemieszać po tych... Po albo hutowie. Rowerem. I różnego rodzaju i skuterów i tak dalej, które też tutaj stoją. Są takie automaty z jakimiś akumulatorami. Tu jest wypisane, że tam pobór energii kosztuje tyle i tyle. Nie wiem za bardzo, do czego jest ta energia, ale dużo jest właśnie na tym
Hutongo, jak się chodzi do takich tradycyjnych miejsc, jakieś ludzie sobie tutaj warzywa sadzą i tak dalej, jakieś roślinki rosną. Suszenie prania, tak jak tutaj. No i te stanowisko ładowania, ale nie wiem do czego one są. Niho. Gdyby ci nie dał, dziś wejle fanzy, hajszy wejle cisingcie, dziś... Fanzy, hajdego. Wejle fanzy? Wejle ancie. Chodzenie po tych hutongach jest fascynujące, mógłbym to robić bez końca, ale nie rozumiem tylko tej jednej rzeczy, a mianowicie dlaczego tu jest tyle kamer, nawet na takich wąskich uliczkach, gdzie nic w zasadzie nie ma. I mam takie podejrzenie, że część z tych kamer może po prostu nie działać, bo wyglądają tak stare, jakby były zrobione całkowicie dla pizzu, ale tworzą taki trochę surrealistyczny klimat, bo mamy jakiś taki rozpadający się dom, obok niego jakaś wypożyczalnia powerbanków, no i na przykład dwie kamery. A tutaj miotła, taka samoróbka. Szkło wbite tam na gołębie, na murze albo ewentualnie na jakiegoś przechodnia dachowego innego. Widać też symboliczny moment, to znaczy już budującą się jakąś nową konstrukcję. I trochę to świadczy o tym, co się będzie działo z hutongami. Bardzo dużo z tych starych hutongów zostało wyburzonych, a niektóre zostają tak przerobione na to, żeby wyglądały nowocześnie, żeby przyciągały ewentualnie turystów. Jest ich zdecydowanie mniej niż było kiedyś. Chiny mają taki plan, żeby eliminować biedę i wydaje mi się, że te dzielnice nie współgrają za bardzo z ich imidżem, więc coś mi się wydaje, że to mogą być ostatnie czasy, żeby trochę po nich sobie pochodzić, ale mimo wszystko zostało ich jeszcze całkiem sporo. No dobra, no to cel na dzisiejszy dzień jest taki, żeby znaleźć na resztkę dzisiejszego dnia, żeby znaleźć coś do jedzenia, jakiś dzięping, coś takiego. Przeszliśmy dosłownie dwie uliczki i wyszliśmy z tego hutongu. Przechodząc przez dużą ulicę natrafiliśmy na takie jakby centrum handlowe, które jest ewidentnie w rozbudowie, bo wszystko tu jest pozakrywane, ale wchodząc do środka miejscówki konkretne działają. I będziemy próbować kupić naleśnika i najbardziej mnie chyba ciekawi płatność, czy nam się uda w ogóle za to zapłacić. Czy wiecie, Bing ją zbliżał? Meru. A. Chodźcie, Meru. Przyszła? Buziala, buziala. Kolumbia, buziala. Jo, dear. A czy to swoje dom ci się szema? Czy posę? Dobra, udało się, kupiliśmy. Mamy tutaj dwa nasze przysmaki, naleśniki z jajkiem na naszą, w sumie nasze śniadanie, ale tutaj już kolację. No i warto wspomnieć o płatnościach, więc tutaj tak. Gotówka teoretycznie jest, ale w nie każdym sklepiku ją przyjmują. Kart, tak jak Mastercard, Visa nie przyjmują, więc trzeba sobie radzić. No i tutaj głównie płaci się aplikacjami. Albo Alipay, albo WeChatem. My mamy obydwie skonfigurowane, ale one działają tak w kratkę, że w jednym z lokali udaje nam się zapłacić Alipayem, a w innym WeChatem. No i teraz akurat poszło Alipayem. A odbywa się to tak, że albo generuje się swój kod, pokazuje sprzedawcy i on skanuje, albo my skanujemy ze ściany, następnie wprowadzamy kwotę i płacimy. I nam co, się udało. Podoba ci się ten system płatności? Nie, bo mnie za każdym razem to stresuje, czy to przejdzie, czy nie przejdzie, ale może się przyzwyczaję. Jak byliśmy na lotnisku, to też w jednym automacie widziałem taki napis, że można płacić z twarzą, czy coś takiego, ale z tego, co słyszałem, to jest to bardzo taki raszkujący system, który nie działa w zbyt wielu miejscach. No i nie często, dla obcokrajowców. Tak, i często ludzie to o tym mówią, wydaje mi się właśnie przez te lotniska, bo to można na lotniskach zauważyć i potem ludziom się wydaje, że tak wszędzie się płaci. No i pierwszy dzimbing gdzieś w galerii handlowej, rozbudowywanej. Bardzo pachnie tymi warzywami świeżymi, czujesz to? Tą tak. Cebulką i tak dalej. Ale... Cebulką i tym zielonym, nie? Taki chrupiący posmak od tego wafla. Ale jest pyszne. Jest to tak dobre, taki prosty smak. A co ciekawe, za takiego wielkiego naleśnika, którym się już najadłam, jeszcze zostało mi pół, zapłaciliśmy 4,50 w złotówkach. Robi się trochę chłodniej i stwierdziliśmy, że pierwszy raz zamówimy sobie Didi, czyli lokalnego Ubera i też testujemy, czy to w ogóle zadziała. Chcemy się przenieść w tym momencie z tych starych hutongów bardziej w stronę centrum, gdzie są też hutongi, ale które zostały tak przerobione na taką atrakcję turystyczną. Dwie godziny tam się idzie z buta, więc stwierdziliśmy, że podjedziemy sobie autem i niesamowicie teraz, jak wyszliśmy na główną ulicę, to miasto żyje, to znaczy wszędzie jeżdżą tu skutery i one jednocześnie jadą ulicą, a jak robi się czerwone światło, to wjeżdżają na chodnik. Dodatkowo obok jest supermarket, a tuż przed samym supermarketem stoi koleś, który ma wystawione melony, jabłka i jakieś pomarańcze. No i ludzie czasami wychodzą z supermarketu, dokupują sobie cześć u ziomeczka na ulicy. O kurde. Tak? Chyba nasz, no. Niho.
手机尾号三九。OK, no to lecimy. Pierwsza podwózka Didi. Musieliśmy podać właśnie te cyfry, ostatnie cyfry telefonu, żeby to było potwierdzone, że my to my. W ogóle jak się wsiada, to od razu jest na takim ekraniku zdjęcie pana, który nas wiezie i wszystkie dane jego. I też w aplikacji Didi można zgłosić, gdyby coś było nie tak, od razu jest jeden przycisk. Tak, w sensie gdyby nas jakiś patus wiózł czy coś. I też wie wszystko, co się dzieje w samochodzie. Jest jakoś tam nagrywane, żeby w razie czego mieć dowód, jakby ktoś coś odwalał, zarówno pasażer czy kierowca. Właśnie w jednym z odcinków mało powiedziane było mówione o tym, dlaczego wprowadzili takie kroki. Po prostu chodziło o to, że były dwa morderstwa właśnie w Didim. Ale to też trochę świadczy o takiej różnicy kulturowej, bo na przykład w Brazylii, do dzisiaj pamiętam taką jedną sytuację z Brazylii, gdzie przyjechaliśmy do Florianópolis, które jest uznawane za jedno z bezpieczniejszych miast w kraju. I gadałem z kierowcą Ubera, czy jak czuje właśnie, jak jest w Floripie, porównując inne miasta z innymi miastami z Brazylii. I on powiedział coś takiego dziwnego, że tu jest mega bezpiecznie. W zeszłym roku zamordowali tylko tam 5 kierowców Ubera. I to był dla niego wyznacznik, że jest bezpiecznie. I w Brazylii na przykład wątpię, żeby podejmowali jakiekolwiek kroki pod względem tego, że na przykład było jakieś jedno morderstwo. A tu w Chinach na przykład, wydaje mi się, że ogólnie w Chinach jest zdecydowanie bardziej bezpiecznie niż w Ameryce Południowej. I tu cokolwiek się wydarzy, to jednak są podejmowane jakieś takie kroki, żeby jeszcze bardziej usprawnić to bezpieczeństwo, co czasami może się wydawać wręcz takim nadmiarem kontroli dla niektórych. No zależy, jak na to spojrzeć. Ok, sisie. Dziękuję. Czy Wudaoling Hutong? No, no, no. Hou Xiao Jia Hutong. Wudaoling to nor? Wincong. Dwie strony, widzę, że jest tron dla mnie przygotowany, to sobie zasiądę i obczaję zaraz mapkę. Ja jestem bardzo przyzwyczajona do Google Maps, a tutaj takie rzeczy jak na przykład Google Maps, czy Gmail, czy Instagram, to wszystko jest zbanowane i żeby używać tego, trzeba mieć VPN-a. I w Chinach nie ma tak, że jeden VPN działa, tylko to się zmienia. Ale w zasadzie mi się wydaje, że najlepiej przed przyjazdem do Chin po prostu zgooglować na miesiąc przed. Jaki VPN w tym miesiącu najlepiej działa, tak? Tak, dokładnie. I to, co w tej chwili na przykład byśmy powiedzieli, to myślę, że za 2 tygodnie pewnie będzie już nieaktualne. Ale zobacz, to tutaj komuś się ładuje ten, to jest skuter czy rower? W sumie nie wiem, ale jest tutaj podłączone, w ogóle słychać jak jest ładowany, dość głośno to chodzi. I tutaj to wszystko leży normalnie wywalone na ulicy, nikt tu się nie obawia, że może mu to ukraść czy coś. Te fotele i krzesła wystawione przed chatą. To mi trochę przypomina tak jak na wsi nasze babcie siedziały na ławeczkach przed domem. No tak, ale to jest stolica kraju, nie? No tak. I to blisko centrum w zasadzie, nie? To jest niesamowite. O, a tu jest bardzo ciekawe miejsce, czyli publiczne łazienki, bo w niektórych z tych domów na Hutongach, oczywiście nie we wszystkich, ale w tych starszych, czasami nie ma łazienek i trzeba korzystać z takich publicznych właśnie. Ale zobacz, że siadasz i jesteś, widzisz drugie osoby. No. Jakieś raz widzę. Wspólne sikanie. No ale zobacz, tu jednocześnie nie, może... Nie, no tu jeszcze są osłonki, ale tu naprawdę podwójnie. Możesz się trzymać za rękę. Okej, okay, już zbliżamy się powoli do tej głównej ulicy w tym Hutongu. Za mną jest punkt jakiejś segregacji odpadów i bardzo dużo takich ogłoszeń policyjnych, tak ogólnie zachęcających do tego, żeby uważać na kieszonkowców, co tam jeszcze było, jakieś na skamy. Żeby zamykać okna w nocy. Przypomina mi to trochę takie, w Rosji czasami są takie plakaty, że nie śmieć pod swoim domem, albo dbaj o sąsiadów, tego typu rzeczy. I na wejściu widzę taką konstrukcję, nigdy czegoś takiego jeszcze nie widziałem, zobaczcie to. Ciągnę sobie tak do góry i świetnie się otwiera i dzięki temu nie muszę dotykać. No świetny pomysł hutongowy i teraz idziemy dalej zgłębiać ten hutong. Zupełnie inny klimat, widzisz to? Tak, teraz jesteśmy w turystycznym hutongu i doskonale to widać. Co chwila knajpy, pamiątki, takie futerka. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Where are you coming from? From Poland. Poland. Poland? Yeah. Yeah, you beautiful heard of, country. Oh, you've been there? You heard about Poland? No, no. Okay. But I won't. You guys from here? Yeah. Okay. I'm from Beijing. And would you say that right now Hutongs are having some sort of renaissance, that there's like more young people coming here for bars and restaurants? Yeah, definitely. That's been going on for actually quite some time. Okay, and well, for example, when you want to go out like with your friends, would you come here or would you go to San Litun or somewhere like that? I would ask my friends to come to my home. Ah, okay. I've been coming to these hutongs like every day for work, basically. Like, I play here as a musician. You have to come to these hutongs like mostly every week. Go ahead, your turn. And you're a tourist here, right? Or you live here? I live here. Okay, where are you from? New York. First came in 2009. And would you say that tourists are attracted by the hutongs as well? Because there is some certain vibe around this place. Like, I don't think we get a lot of tourists. But maybe that's because of COVID and everything, would you say? Or COVID's over. Japan is booming with tourism. Okay, maybe China will too? France is. China's never been a tourist
big tourist attraction I don't find. Thailand, Japan, to some extent Korea. Okay. Since K-pop and all that. Maybe it's because China never really that. It's because it's hard. The visa, VPN, social media. Oh yeah, paying like. Paying. Yeah, we've been struggling with this a lot, to be honest. So it's not very tourist friendly. No, I mean, I love China, obviously. Yes. I'm just saying, for tourists, we're not familiar. It's not very friendly. Yeah, but at the same time, it's fascinating, you know, because there's like so many things you have to overcome by coming here, and so many new things that most people don't like that. And would you say it's like a new thing that hutongs look like this, or? Well, there was a big breaking up of the hutongs 2017 or 18, and so they used to be a lot more boutiques. Ah, they used to be. Oh, yeah. I thought it was the other way around. No. It's, you know, it was like this, then it went like this, and then now maybe we're here. But because of the pandemic, would you say? Or No. It was, I can't say that. Basically, the government decided that the way the hutongs were was too unruly and too noisy. I get it. Too not uniform enough. And so they went and they kind of... Trying to modern... More like renovated to what they thought hutong should be like, or what they... Yeah. Po długiej wędrówce wąskimi uliczkami hutongów trafiamy na coraz więcej turystów i atrakcji przewidzianych specjalnie dla nich. Zbliżamy się do tak zwanego zakazanego miasta i dawnego pałacu cesarskiego. Zobaczcie, to jest, ja myślałem, że ta pani to jest prawdziwa osoba, a to jest kukła, ale jest zrobiona z takich materiałów, że wygląda jak człowiek. To jest przerażające po prostu. Zobaczcie, nawet ręce, palce jej się ruszają u rąk i ona coś tutaj mieli. I tak jest coś przy tej głównej ulicy, a z tamtej strony z kolei stoją jakieś trzy dziewczyny uśmiechające się, które też się tak kłaniają tobie, jak wchodzisz. A teraz przechodzę koło tej lodówy policyjnej z kamerami na dachu, które wcześniej nagrywałem. Jest ich tutaj bardzo dużo. Akurat obok tej nie ma teraz policjantów. I widziałem, że w środku mają takie łóżka na pryczach, że ci policjanci mogą tutaj się przespać. I wcześniej też widzieliśmy coś takiego, że ta policja stała na ulicy ze skanerem i skanowała przejeżdżające samochody. Nie wiedzieliśmy za bardzo, o co chodzi. I usłyszeliśmy, że podobno to jest coś takiego, że w Pekinie nie wszystkie rejestracje mogą codziennie jeździć, bo tu jest bardzo dużo samochodów i w ogóle w wielu dużych miastach Chin, na przykład w Szanghaju, ciężko w ogóle uzyskać rejestrację, żeby mieć swój samochód, bo jednak władze naciskają na to, żeby używać bardziej transportu publicznego i tak dalej, bo mieszka tu mnóstwo ludzi. No i właśnie chodzi o to, żeby skanować i sprawdzać, kto jeździ. Znowu jesteśmy w okolicach jakiegoś ważnego miejsca i kolejna taka kontrola, że przychodzisz, jest kamerka, bramki normalne i musisz pokazać paszport, nie? My jako obcokrajowcy paszport, a tutaj lokalni... Dowody osobiste. I dwie Chinki się cofnęły, bo nie miały przy sobie dowodu osobistego. I to nie jest tak, że wchodzisz do budynku, tylko wchodzisz na olbrzymią przestrzeń, na po prostu wielką ulicę, gdzie ciągną się różnego rodzaju jakieś wieżowce i tak dalej. Więc nie miałem nigdy czegoś takiego chyba, w żadnym innym kraju. Okej, Chunali. No i niestety wygląda na to, że to tyle schodzenia w nocy po Pekinie. Próbowaliśmy przejść wszystkimi możliwymi sposobami, żeby dostać się w okolice zakazanego miasta, a tu normalnie jest odgrodzone i zamknięte po prostu te wszystkie wielkie place i nie można nawet tam wejść. Tak, na tym skończymy, a generalnie Pekin dla nas pozostanie takim miastem, które poznaliśmy pod osłoną nocy, bo przez cały pobyt tutaj w tym mieście towarzyszył nam jetlag. Trochę baliśmy się tego wyjazdu, szczerze mówiąc, z wielu względów, przede wszystkim językowych. No jakoś rok temu myślę, że ja nie znałem ani jednego chińskiego znaku, ani jednego chińskiego słowa, nie wiedziałem nic o chińskich tonach. Nie za bardzo znałem regiony Chin, nie wiedziałem nic o kuchni. I w zasadzie zaczęliśmy się edukować jakiś rok temu. No i myślę, że postawiliśmy taki spory krok naprzód, chociaż cały czas czujemy się tu bardzo obco i czujemy, że w zasadzie nic jeszcze nie wiemy o Chinach. No ale to jest tym bardziej fascynujące, że będziemy mogli odkrywać trochę ten kraj. Pierwszy szok mamy za sobą. Czapki już ubrało, ja już ubrałam czapkę i mam też rękawiczki. Jestem przygotowana na dalszą drogę na północ. No, więc to na tyle i lecimy dalej.
W kolejnych materiałach odwiedzimy chińskie prowincje na północy kraju, granice z Rosją oraz Koreą Północną. W ramach podziękowania dla patronów przygotowaliśmy również materiał dodatkowy, w którym porozmawiamy z Polakiem mieszkającym w Pekinie oraz opowiemy o dziwnym spotkaniu z przedstawicielami chińskich mediów. W planach również transmisja na żywo oraz wiele innych ciekawych rzeczy. Zachęcamy Was do zajrzenia na nasz profil na platformie Patronite, załączony w opisie filmu. Dziękujemy za wsparcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.